A miało być tak cudnie, jak w wenezuelskim serialu. Wszyscy mieliśmy być piękni i młodzi. W tle już było słychać dźwięk wirówki, a tu o, matka natura pokazała, co o tym myśli. To jest słaby czas, żeby zaglądać do pszczół, bo raptem 8 stopni. Ale ja po prostu muszę upewnić się, czy tu jest wystarczający zapas pokarmu. Żywe złoto, pierzga. Proszę, kwiecień, plecień. Przed chwilą grad, teraz nieśmiałe słońce, a pszczoły wracają z pola. Do tego roczne. Dobra, pokarm jest. Ja też miałem sporo szczęścia, bo nie było czasu i w sposób nieodpowiedni zredukowałem zapasy po zimie. Komentarz jest zbędny. Tu też zapas na bogato, pszczoły na bogato. Także tak, ja przyjeżdżając do pszczół może nie spodziewałem się jakiegoś dramatu, jednakże tąpnięcie pogody było dosyć takie porządne. Tutaj na Mazowszu dzisiaj mamy 8 stopni, gradobicie, a jutro ma być jeszcze zimniej. Ale do przetarcia się pogody według tych wspaniałych prognoz długoterminowych to jest może tydzień czasu. Także tu nie spodziewam się wielkich problemów. Jedyne co mnie cieszy w tej sytuacji, tak to się mawia, głupi ma zawsze szczęście. Ja nie zdążyłem wycofać wszystkich ramek z zapasem, z pokarmem po zimowli. W związku z tym mam nadzieję, że pszczoły ogarną to sobie i będzie większy porządek. Pogoda pogodą, ale tak zawsze jakoś jest, że pszczoły zawsze sobie dają radę. To tyle. Cześć!